Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, nie wiem co mam powiedzieć, jak to nie ja. Wczoraj o 17, przepraszam, o 19. Ja jeszcze miałem emocje trzymają, bo taka ludzka tragedia mnie po prostu porusza. No, tak jest, życie, taki człowiek. O 19 dostałem telefon jako jeden z pierwszych praktycznie, bo kolega Kenny88, on ma inaczej na imię, ale po kanale po prostu jest. Zadzwonił do mnie, że spaliło mu się mieszkanie, czy nie mógłbym jakiegoś posta wrzucić, coś tak delikatnie, żeby pomóc mu w zrobieniu zbiórki, promowaniu jego filmu, że chce sprzedać swój magazyn energii, swoje panele fotowoltaiczne. Od razu mówię, że ani od paneli, ani od magazynu, od niczego się mieszkanie nie zapaliło. Tutaj trwa śledztwo, jak to się stało. Ale słuchajcie, jak ja dostałem tą informację, to zaraz ruszyła machina, bo mnie takie sytuacje mobilizują. Ruszyła machina, dałem informację do wszystkich właśnie moich, jego kolegów YouTube'owych, bo to jest nasza taka wspólna rodzina YouTube'owa. I powiem wam, ruszyło nawet, znaczy ja się spodziewałem, że to tak ruszy, bo ta nasza rodzina jest mocna. Także z tego miejsca ja dziękuję bardzo wszystkim moim kolegom YouTube'owym. Wszyscy ich znacie oczywiście, bo tak na targach Enex oglądacie ich na okrągłe, nie będę wymieniał z kolei, bo widać co się dzieje na naszych filmach i tych sprawach. Także ja im bardzo dziękuję, że to fajnie ruszyło. I słuchajcie, 3 godziny praktycznie z zbiórka, bo Kenny ma zbiórkę. To będzie chaotyczny film, bo jeszcze mnie trzyma po prostu. Kenny ma zbiórkę, do której link jest oczywiście w opisie filmu moim i link do jego filmu. Już tu wstawek nie będę robił, po prostu chcę to zrobić z jednego ujęcia. Ci, co jeszcze nie widzieli. Także zawiesiłem się. Udało się prawie 10 tysięcy uzbierać. Ta zbiórka jest jawna oczywiście, prawda? Do północy. Od godziny 8, także no ja wam za to bardzo dziękuję, bo to wy, widzowie, wpłaciliście te kwoty. Oczywiście my też żeśmy swoje cegiełki wpłacili, ale no wszystkiego, że tak powiem, nie spłacimy. My mamy też własne życie i to nie jest tak, że ktoś komuś żałuje albo coś, tylko no każdy w miarę swoich możliwości, prawda? Ale widzowie ruszyli, ruszyła cała brać YouTube'owa, nie YouTube'owa też, bo dużo osób do mnie pisało na Messengera, nie są związani z YouTube'a, ale mają różne grupy na Facebooku, czy to jest prawda, czy to nie jest fake, bo w dzisiejszych czasach wiecie jak to jest, że no dużo się pojawia takich zrzutek, a później, że to są jaja. No nie wiem, czy ktoś by zaryzykował i naszą machinę ruszył, żeby to były jaja, bo no później w drugą stronę by się to obróciło, także no tutaj nie w tą stronę. I słuchajcie, dziękuję wam za pomoc. Każda złotówka się liczy, bo teraz o, ja tu stoję na podwórku, jest 8 stopni i nie chciałbym stać przed moim domem i czekać, aż mnie do niego wpuszczą. Ja bym miał gdzie pojechać w ogóle, bo jak wiecie, tam jest magazyn energii, wszystko się może zdarzyć. Ale tutaj się nie zdarzyło od magazynu energii, tylko się zdarzył wypadek losowy i każdemu ten wypadek losowy się może zdarzyć, żeby jak nie było zabezpieczone, jak nie było porobione, no ludzie są ludźmi, pójdą, wyjdą, pójdą, żelazko włączą, wyłączą i tych sytuacji jest po prostu mnóstwo, naprawdę, tej elektroniki nas tyle teraz otacza, każdy kupuje, no nie kupuje super dobrych, bo super dobre też się psują, ale dobra, bo ja się zapędzam niepotrzebnie gdzie. Dobra, słuchajcie, dziękuję wszystkim kolegom z YouTube'a za pomoc, za udostępnienie, bo my to wszyscy razem, to pewnie jakby nazbierał, to jest 500 000 subskrybentów mamy, także jak co 10. osoba złotówkę wpłaciła, to już jest bardzo duża pomoc i dziękuję wam, widzom, za to, że poszliście w tą stronę, pomogliście chłopakowi, niech ogarnia. Ja mu proponuję od razu, żeby w ramach takiego podziękowania na razie musi się ogarnąć, bo Kenny no nie jest taki wylewny, ja to essaye zaraz bym jakie ciągnął, żeby zrobił po prostu serię filmów, jak
No prawie to mieszkanie, bo to tam cudów pewnie nie ma, odmalowanie i takie rzeczy. Ale no zawsze my udostępnimy, inni pooglądają. Coś mu z tego YouTube'a jeszcze wleci, słuchajcie, i to jest grosz, prawda? To jest grosz, a będzie widać, że chłopak wstaje na nogi. Ja wam film, tak mówię, link do filmu jego z tej sytuacji udostępnię. Widzicie, że on rozebrał wszystkie panele, cały magazyn energii chce sprzedać. Myśmy ruszyli, ta strona off-gridowa, bo to już takie też moje bracie off-gridowe, ruszyliśmy, żeby nic nie sprzedawał, żeby, bo to jest jego pasja. Nie wolno pasji sprzedawać po prostu, bo tylko to mu tak naprawdę go nie trzyma przy życiu, nie, ale no przesadzam, prawda, ale no jednak ta radość jest, no my tego nie robimy, no z jednej strony robimy dlatego, żeby było lepiej, ale to nas cieszy, także dobra, nie mogę po prostu, dobra, dziękuję serdecznie wszystkim, wszystkie linki, nie linki, wszystko jest w opisie, opowiem wam, nie mam głowy na razie nawet do rozbierania, wklejania, taki film bardziej podziękowanie za to, co zrobiliście, za to, co się udało zrobić. Także trzymajcie się ciepło, ja dalej jadę z tematem, Kennego tam będę od czasu do czasu dopytywał, co dzieje i jak, żeby tam było w porządku też, no fizycznie nie mogę, to chociaż od tej strony trzeba. Także trzymajcie się ciepło, Kenny, trzymaj się, będzie dobrze, wszystkiego najlepszego.